A teraz powiem wam tak naprawdę szczerze. Było, nie było, ale ja uważam, że każdy rowerzysta powinien mieć coś takiego w swoim rowerze, jeżeli jeździ gdziekolwiek. To jest w pełni wyposażona apteczka pierwszej pomocy. Wiecie, do czego to służy. Ja tylko popatrzę, pokażę wam zawartość, jaka jest. W pełni wyposażona apteczka pierwszej pomocy ze wszystkim. Mamy tu do dyspozycji wszystko, co jest potrzebne podczas wycieczki rowerowej. Bandaże, opatrunki, gaziki i takie tam inne wszystko. Nawet maseczki antykowidowe. Więc powiem wam szczerze, to jest wyposażenie, które jest naprawdę niezbędne na każdej wycieczce rowerowej. Jeżeli gdziekolwiek jedziecie, ja uważam, że każdy powinien mieć taką apteczkę pierwszej pomocy w rowerze. Powiem szczerze, co nie obchodzi mnie, że nie macie miejsca albo wam się nie chce. Jestem za tym, że powinien być to wymóg obowiązkowy i tyle. A nie, że nie mam, bo nie mam. O. A na co to, a po co to? Wiecie, denerwuje mnie to, jak niektórzy mówią, a na co to, a po co to? Wiecie, to tak jak powiedzieć, po co wam woda do picia? No. Ja uważam, że zanim wyjedziecie w trasę rowerem, powinniście mieć przynajmniej podstawowe środki opatrunkowe, bandaże, plastry, wodę utlenioną, żeby w razie czego, jak coś się stanie, żebyście mogli zareagować. Ja dlatego wożę pełną apteczkę pierwszej pomocy, żeby jak coś się stanie komuś czy mi, żebym mógł się samemu opatrzeć. To jest wasze życie i zdrowie. Ja mogę mówić, a wiem, że wiele osób pod tym filmem napisze, a na co to, a po co to? Bo są tacy ludzie, którzy mają takie rzeczy w dupie, ale jak im się stanie krzywda, to mają potem pretensje do całego świata. No sorry bardzo, ale no wszystkich zbawić się nie da od głupoty. Pozdrawiam serdecznie.